Witamy Was w 69. odcinku 5 sposobów na. Wiemy, że ta liczba wywoła u Was masę skojarzeń, jednak wbrew oczekiwaniom nie zajmiemy się studiowaniem Kamasutry. Jak wiecie, nasz Tomeczek niedawno się żenił i wiadomo, co poprzedzało to wydarzenie. Abyście nie mieli tego problemu, co my, pokażemy Wam, jak zorganizować wieczór kawalerski. Wieczór kawalerski bez konkursów to totalna lipa. Wiadomo, że większość tej imprezy toczy się wokół picia, dlatego zaraz pokażę Wam, jak zrobić gadżet do prostej konkurencji. Zobaczcie. Na początku do lejka samochodowego podczepiam szeroki wąż gumowy. Aby połączenie było szczelne, końcówkę węża na lejku zaciskam metalową opaską. Do drugiego końca mocuję zawór, który powstrzyma alkohol przed wypłynięciem. Kiedy nasz sprzęt będzie złożony, wystarczy go na imprezie uzupełnić piwkiem i konkurencja jest już gotowa. Każdy z uczestników zabawy pije zawartość puchy na czas, oczywiście bez wypluwania zawartości. No to co, jedziemy! Start! Ale ty ile? Ile sekund! Ale gość! I... start! Dawaj, dawaj, już końcówka! Dawaj! Koniec. Ty, 6,88. Tym sposobem wieczór kawalerski będzie o wiele bardziej atrakcyjny, a taki bifor z pewnością dobrze przygotuje nas na wyjście do klubu. To co, chłopaki, jeszcze raz? No dawaj, machnią. Dawaj! Weszło! Jeżeli szukacie więcej pomysłów na ciekawe zabawy, to zapraszam Was do odcinka o grach imprezowych. Nie ma na świecie takiej imprezy, na której ktoś by nie zgłodniał. Dlatego, aby nie podawać gościom chleba ze szmalcem, pokażę Wam, jak zrobić mini pizzę, które z pewnością zaspokoją głód każdego. Na początku do miski wsypuję 3 szklanki mąki pszennej, dodaję nieco ponad łyżeczkę suszonych drożdży, a także łyżeczkę cukru i 1,5 łyżeczki soli. Suche składniki dokładnie mieszam, po czym dolewam 300 ml letniej wody i 2 łyżki oliwy. Ciasto mieszam i wyrabiam do czasu, aż stanie się elastyczne. Tak przygotowane ciasto odstawiam do wyrośnięcia. Teraz ponownie je wyrabiam i z jego kawałków formuję mini pizzę. Wystarczy jedynie nałożyć na nie ulubione dodatki, po czym upiec w piekarniku rozgrzanym do 250 stopni Celsjusza. Dla ułatwienia konsumpcji i lepszego efektu nasze mini pizze możemy nabić na patyczki. Taka przekąska idealnie nadaje się na wieczór kawalerski, jak i na każdą inną imprezę. Polecam! Jeżeli szukacie więcej smakołyków na wieczór kawalerski, to zapraszam Was do odcinka o przekąskach imprezowych. Wiadomo, że wieczór kawalerski to spotkanie, które wymaga mozolnych przygotowań oraz odpowiedniej ilości gotówki. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie osobiście zebrać pieniądze wśród znajomych, dlatego pokażę Wam patent, który ułatwi Wam to zadanie. Na początku wystarczy odwiedzić stronę ehat.me i zarejestrować na niej nowe konto poprzez wbudowany formularz lub konto na Facebooku. Teraz na górnej belce klikamy w przycisk Zorganizuj ehat. W tym miejscu wystarczy uzupełnić podstawowe informacje takie jak cel zbiórki, termin, do którego należy wpłacić swoją część pieniędzy, czy kwotę składki. W kolejnym oknie wpisujemy adresy mailowe znajomych, których chcemy zaprosić do zbiórki, lub też wybieramy ich z listy kontaktów. Gotowe! Wystarczyło dosłownie kilka kliknięć, a w dodatku wszystko mamy za darmo. Jeżeli po jakimś czasie któryś ze znajomych dalej nie dokonał wpłaty, to można mu wysłać przypomnienie. Pozostało tylko wypełnić dane w zakładce Finanse po to, aby po zakończonej zbiórce wypłacić pieniądze. W tym celu podajemy numer swojego konta bankowego oraz imię i nazwisko. Tym sposobem każda zbiórka pieniędzy stanie się o wiele prostsza, dzięki czemu będziemy mogli zorganizować wiele niezapomnianych imprez. Wieczór kawalerski to jakby nie patrzeć pewien rodzaj święta. A jak wiadomo, święta trzeba święcić. Dlatego zaraz pokażę Wam przepis na pyszny tort, który będzie zacnym prezentem dla Waszego kolesia. Na początku wycinam z kartonu 4 okręgi, po czym maluję je farbą w sprayu. Do największego z nich przyklejam puszki, mocuję drugi krąg i tworzę kolejne warstwy, tak aby całość przypominała z wyglądu tort. Dla lepszego efektu możemy każdy poziom owinąć wstążką, przykleić rozetki oraz przymocować iskrzące świeczki. Taki tort z pewnością zniknie o wiele szybciej niż jego słodki odpowiednik,
co przekuje się w dobry humor na resztę wieczoru. Zresztą sami zobaczcie, jak dobrze się prezentuje. Daję to cicho! Jeżeli szukacie jeszcze innych ciekawych pomysłów na męskie gadżety, to koniecznie zerknijcie tutaj. Jeśli oglądaliście poprzednie filmy lub nasze aftersceny, to wiecie, że stronię od alkoholu. Ale jeżeli już musicie go pić, to zróbcie to z klasą. Zaraz pokażę Wam gadżet, dzięki któremu Wy i przyszły Pan Młody nie będziecie chodzić, jak to się mówi, o suchym pysku. Oglądajcie. Na początku na arkuszu grubej folii odszkicowujemy nasz krawat. Następnie wycinam szkic z marginesem na jakieś 2 cm. Teraz przy pomocy desek tworzę prowizoryczną zgrzewarkę i opalam boki folii, tak aby powstał zbiornik na nasz alkohol. Do worka wsadzam wężyk i całość zaciskam trytytką. Jeżeli boicie się o swój zgrzew, to dodatkowo możecie zabezpieczyć folię taśmą. Na koniec worek uzupełniony alkoholem wkładam w nasz krawat. Jak sami widzicie, stylówa trochę wioskowa, ale myślę, że na bramkę w klubie wystarczy. Jeżeli zabraknie Wam paliwa, zawsze możecie skorzystać z własnego ekwipunku. Aha, a jak już będziecie w barze, to przydadzą Wam się patenty z naszych filmów o zakładach barowych. Pewnie nieraz przyjdzie Wam wybrać się na wieczór kawalerski, więc jeżeli chcecie pomóc w jego realizacji, to zapamiętajcie te sposoby. Teraz zapraszam do oglądania aftersceny oraz subowania naszego kanału. A, i nie zapomnijcie też o naszym nowym formacie pod tytułem Pokaż co potrafisz, w którym możecie zostać gwiazdą. Więcej informacji znajdziecie tutaj. Do zobaczenia już niebawem.